Przed chwilą rozpoczęło się trzecie spotkanie sobotnich zmagań Mistrzostw Polski w futsalu do lat 18. Jantar Ustka kontra Fablok Chrzanów. Drużyna Jantaru występuje w tym spotkaniu jako gospodarz. Zagra w następującym składzie: z jedynką Wojciech Przychoda, z piątką Michał Zborowski, szóstka Maciej Tomasz, ósemka Mateusz Żebrowski, dziesiątka Karol Czubak. Tak wygląda pierwsza piątka tej drużyny. A jako rezerwowi grają Bartłomiej Brzestowicz z trójką, czwórka Maciej Dawid, siódemka Sebastian Wasiuk, dziewiątka Kacper Dawid. Trenerem drużyny Jantaru jest pan Janusz Rzeszutko. Natomiast Fablok w strojach żółto-niebieskich z dwunastką Wiktor Kaniaburka, czwórka Patryk Jaszczur, dziesiątka Gerard Kapcia, czternastka Jakub Żegleń, 99 Dawid Motyczko. To jest pierwsza piątka drużyny Chrzanowa. Przed chwilą uderzenie w kierunku bramki Jantaru Jakuba Żeglenia. A w tej chwili na ławce rezerwowych w drużynie Fabloku pozostają Kacper Kołodziejczyk z dwójką, z siódemką Przemysław Glistak, jedenastka Piotr Knapik, piętnastka Marek Starzycki, szesnastka Jerzy Dzierwa, siedemnastka Patryk Rogowiec. Trenerem drużyny Fabloku jest pan Adam Banach. Mamy pierwsze przewinienie, faulowali zawodnicy Chrzanowa. W posiadaniu w tej chwili piłki zawodnicy Jantaru Ustka. Wojciech Przychoda spokojnie w bramce. Próba nieudana, zupełnie niecelne podanie w kierunku Karola Czubaka, kapitana Jantaru Ustka. I grę wznawiają futsaliści Fabloku. Jak powiedziałem na początku meczu, jest to pojedynek grupy B, ale to o tym za chwilę, bo mamy pierwszą bramkę. Kapitalnie zachował się w polu bramkowym przeciwnika Jakub Żegleń. Obrócił się z obrońcą i mocnym strzałem pokonał bramkarza Jantaru Ustka. Pierwsza minuta, 27 sekunda gry. 1-0 prowadzi Fablok Chrzanów. Jest to mecz grupy drugiej. Wczoraj Jantar pokonał w swoim pierwszym spotkaniu Klirek Schorzów 5-2, natomiast Fablok w niezwykle zaciętym pojedynku uległ drużynie Solne Miasto Wieliczka 4-3, a więc niezwykle istotne spotkanie dla Fabloku. Drużyna z Chrzanowa nie może sobie już pozwolić na porażkę. W dużo lepszej sytuacji Jantar, chociaż jeszcze droga do ćwierćfinału daleka. Teraz groźna sytuacja była pod bramką Fabloku. Piłka przeszła jednak nad poprzeczką bramki Wiktora Kaniaburka. Teraz zablokowane uderzenie Dawida Motyczko, kontra kapitana Jantaru Karol Czubak. Aut dla jego drużyny. Mateusz Żebrowski, Zborowski i traci piłkę Maciej Tomas. Jeszcze nic w tej grupie nie jest rozstrzygnięte. Wszystkie ekipy są dopiero po jednej serii spotkań. Groźnie strzela obok słupka strzelec pierwszej bramki Jakub Żegleń. Tym razem niecelnie, ale widać, że jest to naprawdę zawodnik, który będzie stwarzał wiele problemów defensorom Jantaru. Pokazał swoje umiejętności już przy pierwszej bramce. Łatwo urwał się spod opieki rywala i silnym strzałem uzyskał jak na razie jedyną bramkę w tym spotkaniu. Szybko wznowili grę futsaliści Jantaru. Teraz strata. Żegleń walczy o piłkę z Czubakiem. Czubak wywalczył. Zaplątał się jednak w driblingu kapitan Jantaru, choć piłka nadal w posiadaniu jego zawodników. Próbował z daleka zaskoczyć bramkarza Fabloku. Jeden z zawodników Jantaru Ustka jednak trafił swojego współpartnera. I drugie przewinienie drużyny z Chrzanowa. Taki faul z tych gatunku niepotrzebnych, daleko od własnej bramki. A przypomnę, że czwarty faul skutkuje przedłużonym rzutem karnym.
Dzisiaj w poprzednim spotkaniu mieliśmy taką sytuację. Dominik Juszczak trafił z 10 metrów, pokonał bramkarza Pyskowic. Próbują grać na połowie przeciwnika futsaliści Antaru. Zborowski, Przychoda. Teraz spokojnie na własnej połowie. Fablok cofnięty. Kania Burka w bramce Fabloku już wznowił grę. Udana interwencja Macieja Tomasa. Przerwał podanie rywala. Nie doczekał się tego podania grający 17 Patryk Rogowiec. I broni Wojciech Przychoda. Mocno naciskany przed chwilą Gerard Kapcia. Teraz próba zagrania do niego piłki. Jeszcze przy piłce przed chwilą byli futsaliści Fabloku i będą wznawiać grę z boku boiska. Patryk Rogowiec. Motyczko. Nie zrozumieli się futsaliści Fabloku. Dawid. Brzostowicz. Jeszcze akcja Jantaru. Uprzedzony Maciej Dawid, grający z numerem 4. Piłka z boku. Niedalekiej odległości od bramki Fabloku. Wrzucenie piłki w pole bramkowe. Ładnie próbował zabrać się z piłką grający z czwórką Maciej Dawid, by walczył rzut rożny. Kacper Dawid. Czujnie w bramce Wiktor Kaniaburka. Jeszcze raz będzie zagranie do Kacpra Dawida. I jeszcze raz bramkarz Fabloku. Na własnej połowie Fablok. Kolejne niecelne zagranie. Dawid, Brzostowicz. Na parkiecie mamy dwóch braci, Maciej i Kacper Dawid. Maciej gra z czwórką, Kacper z dziewiątką, a przy piłce Fablok Chrzanów. Rogowiec trafia w swojego współpartnera. Jakub Żegleń dostał piłką po strzale Rogowca i Jantar. Dawid, Brzostowicz. Dawid i strata piłki przez futsalistów Jantaru. Ładne zagranie do Żeglenia, ten piętą do współpartnera. Piłka wraca na połowę Chrzanowa. Dawid Motyczko. Motyczko zablokowany przez Sebastiana Wasiuka. Bardzo wyrównany pojedynek. Piłka już z boku ustawiona. Przemysław Glistak i broni Wojciech Przychoda. Wasiuk niecelnie do Dawida. Przejął piłkę Motyczko. Rogowiec, indywidualna akcja. Zbyt mocno wypuścił sobie piłkę gracz Fabloku. Out dla Jantaru Ustka. Sebastian Wasiuk ustawił piłkę Dawid. Ponownie Wasiuk, spokojnie. Futsaliści Jantaru, Fablok cofnięty na własnej połowie. Najwyżej wysuniętym zawodnikiem jest strzelec bramki Jakub Żegleń. Teraz troszeczkę wyżej zawodnicy z Chrzanowa. Będzie bramka! Tak jest! Przypadkowa w sumie bramka. Daleki wyrzut przez Wojciecha Przychodę
Błąd popełnia Wiktor Kaniaburka i Maciej Dawid bezlitośnie wykorzystuje błąd bramkarza Fabloku. Mamy remis 1-1. Wydawało się, że jest to niegroźna sytuacja, że zbyt mocno Wojciech Przychoda wyrzucił piłkę do swojego współpartnera. Ten jednak wykorzystał błąd bramkarza i mamy remis. Przed chwilą kolejne popisy umiejętności techniki przez Jakuba Żeglenia. Znów ten zawodnik urwał się obrońcom Jantaru, ale broni jego uderzenie Wojciech Przychoda. Kapcia, zablokowany rzut rożny. Glistak, Kapcia. Rogowiec nad poprzeczką. Żebrowski. Kolejne zmiany w Jantarze. Powróciła pierwsza piątka. Zborowski. Spokojnie teraz na własnej połowie. Kapcia wyprzedził Czubaka. Ale piłka nadal w posiadaniu Jantaru. Spokojnie Tomasz. Do tyłu, teraz Żebrowski, Żebrowski i broni Kaniaburka. Naprawił teraz swój błąd z poprzedniej akcji bramkarz Fabloku. Nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Jeszcze jedno uderzenie niecelnie Michał Zborowski. Teraz daleki wyrzut do Żeglenia. Jeszcze o piłkę walczył Patryk Jaszur, traci ją Czubak. Żegleń. Piłka dla Fabloku. Kapcia. Do Rogowca. Rogowiec musiał wybić piłkę poza boisko. Nie chciał ryzykować indywidualnej akcji przed własną bramką. Znów dalekie wstrzelenie piłki. Tym razem błędu nie popełnia. Kaniaburka pewnie łapie piłkę. Kapcia. Rogowiec traci futsalówkę. Będzie groźnie. Czubak. Będzie bramka, nie ma gola. Świetna okazja Mateusza Żebrowskiego, ale zbyt słabe uderzenie na bramkę Kaniaburki i nadal remis 1-1. Na własnej połowie zawodnicy Jantaru Żebrowski, Zborowski. Tomasz próbował zagrać do Żebrowskiego, niecelnie. Żegleń. Aut dla Fabloku w pobliżu bramki rywala. I właśnie trener pan Adam Banach poprosił o czas, o przerwę dla swojej drużyny. Wszystko dobrze zaczęło się dla ekipy z Chrzanowa. Po niespełna 90 sekundach drużyna ta objęła prowadzenie po indywidualnej akcji Jakuba Żeglenia. Później spotkanie się wyrównało. Drużyna Jantaru starała się grać bardziej aktywnie. No i ta niespodziewana bramka po błędzie bramkarza Fabloku, który wykorzystał Maciej Dawid, i po 8 minutach gry mamy remis 1-1. Na pewno w lepszej sytuacji jest drużyna Jantaru Ustki, która ma na swoim koncie zwycięstwo i 3 punkty, ale zapewne drużyna, która przyjechała do Bielska z nadmorza, będzie chciała już w tym spotkaniu przypieczętować swój awans do ćwierćfinału Mistrzostw Polski w futsalu do lat 18. Teraz fatalny błąd drużyny Chrzanowa. Czubak wykorzystuje i mamy bramkę 2-1. Fatalnie załamał się Patryk Jaszczur. Bezlitośnie jego błąd wykorzystał kapitan Jantaru Ustka i jego zespół prowadzi 2-1. 8 minut i 5 sekund gry za nami. Jednobramkowe prowadzenie Jantaru Ustka w pojedynku z Fablokiem Chrzanów. Zobaczymy, jak odpowiedzą chrzanowianie. Kolejna strata, kolejny raz Czubak. Tym razem nie dał się zaskoczyć bramkarz. Jeszcze sytuacja bramkowa. Udana interwencja Kapci. Kontra Fabloku. Będzie groźnie teraz. Jeszcze Rogowiec niecelnie
przepraszam, Patryk Jaszczur niecelnie zagrał do swojego współpartnera. Jeszcze jeden błąd popełniają zawodnicy Fabloku. Out dla drużyny Jantaru. Szybko grę wznowił Żebrowski. Zborowski. Jeszcze raz Mateusz Żebrowski. Dalej piłka w posiadaniu zawodników Ustki. Zborowski. Tomas. Żebrowski. Tomas jeszcze raz przy piłce. Niecelnie, ale dalej zawodnicy Jantaru utrzymują się przy piłce. Tomas traci piłkę. Dobrze zachował się Dawid Motyczko. Kapcia do Jaszczura, ponownie kapitan. Szanowa indywidualna akcja. Kapcia przeczytał jego zagranie Maciej Tomas. Jaszczur. Motyczko z powrotem do Jaszczura. Kapcia. Kapcia. Out dla drużyny Fabloku, chociaż innego zdania jest Maciej Tomas, który uważa, że nie dotknął tej piłki. Motyczko. I na wszelki wypadek poza boisko Wiktor Kaniaburka, który już naciskany był przez Karola Czubaka. Teraz będzie groźnie pod bramką Krzanowa. Dawid bliski zdobycia drugiej bramki w tym spotkaniu, a trzeciej dla swojej drużyny. Broni jednak Wiktor Kaniaburka i już Fablok. Kapcia, niecelne zagranie do Dzierwy. Piłka opuszcza boisko. Brzostowicz. Kacper Dawid. Kacper Dawid przy piłce. Zagranie do swojego brata. Ten próbuje indywidualnie wygrać pojedynek. Świetnie to robi. I Kaniaburka. Ładna indywidualna akcja Macieja Dawida. Jednak na posterunku bramkarz Fabloku. Teraz niepotrzebna strata przez Dawida Motyczkę. Będzie sytuacja bramkowa. Zbyt mocne podanie do Dawida. Jeszcze jedna udana interwencja w obronie futsalistów Jantaru. Kapcia nie miał za bardzo miejsca, żeby podać piłkę celnie do Marka Starzyckiego. Ona opuściła boisko. Dawid w kierunku swojego brata. Faulowany Dawid Motyczko. Mamy kolejne przewinienie w tej części gry. Tu akurat po stronie Jantaru jest to pierwszy faul. Spokojnie Kacper Dawid w obronie, teraz jego brat. Kacper Dawid przełożył piłkę na lewą nogę, zablokowany w ostatniej chwili przez obrońcę Fabloku. Starzycki i Kacper Dawid wybija piłkę poza boisko. Gerard Kapcia. Szeroko, Motyczko. Wysoko podszedł w jego stronę Brzostowicz. Wywalczyli piłkę zawodnicy Jantaru. Brzostowicz. Brzostowicz i za polem karnym interweniuje Wiktor Kaniaburka. Rośnie przewaga zawodników z Ustki. Teraz Kacper Dawid bardzo niecelnie w kierunku bramki Fabloku. Daleki wyrzut. Żegleń. Wyłożył piłkę. Będzie groźnie. Marek Starzycki. Niecelnie czekamy, jaką decyzję sędziowie uważają, że ostatnią piłkę zagrał obrońca Fabloku. I chyba właśnie ta interwencja uniemożliwiła oddanie celnego strzału przez Starzyckiego. Teraz walczy zawodnik Fabloku. Jeszcze jedna sytuacja. I rzut rożny po zagraniu Patryka Jaszczura. Dawid i broni Kaniaburka. Bardzo groźnym zawodnikiem jest Maciej Dawid. Z łatwością dochodzi do sytuacji strzeleckich.
Teraz Kacper Dawid w kierunku brata. Grę wznawiać będzie Brzostowicz. Kacper Dawid, lewa noga. I od bramki Kaniaburka. I znów daleki wyrzut w kierunku Żeglenia. Ten tym razem uprzedzony przez Kacpra Dawida. Niecelne zagranie. Piłka dla Janta Rustka. Dawid. Będzie bramka. Broni Kaniaburka jeszcze przy piłce zawodnicy Jantaru. Ależ teraz groźnie było pod bramką Fabloku. Niecelnie trafił w piłkę niezbyt dokładnie Dawid i nie ma trzeciej bramki. Jeszcze Brzostowicz i gol! Dopięli swego na 3 sekundy przed zakończeniem pierwszej części spotkania. Futsaliści Jantaru Ustka i Bartłomiej Brzostowicz zdobywa trzecią bramkę dla swojej drużyny, która prowadzi 3-1 z Fablokiem Chrzanów. Początek tej części gry nie najlepszy dla Jantaru. Szybko zdobyte prowadzenie przez zawodników Chrzanowa, konkretnie Jakuba Żeglenia, ale kolejne minuty to coraz większa przewaga zawodników z Ustki, którzy zasłużenie prowadzą 3-1. Ekipy już na parkiecie, bardzo sprawnie przeprowadzone są mecze grupowe Mistrzostw Polski w futsalu do lat 18. Jesteśmy w hali sportowej rekordu Bielsko-Biała. Jantar Ustka kontra Fablok Chrzanów po pierwszych 12 minutach. Prowadzenie zawodników z Ustki 3-1. Jantar w żółtych koszulkach, niebieskich spodenkach. Niebieskie, pasiaste koszulki i czerwone spodenki to Jantar Ustka. Czubak, będzie groźna sytuacja. Jeszcze przy piłce zawodnicy Jantaru. Spokojnie Tomasz wycofał do Zborowskiego, ten do Żebrowskiego. Strata piłki. Starzycki. Jaszczur do swojego kapitana, Gerard Kapcia. Indywidualna akcja tego zawodnika. Ładnie teraz Żegleń próbował zabrać się z piłką. I wyjaśniają całą sytuację defensorzy Jantaru Ustka. Kapcia. Jeszcze raz kapitan Fabloku. Teraz jego współpartner. Nie potrafił sobie poradzić z przeciwnikiem Patryk Jaszczur. Piłka opuszcza boisko. Wznawiać grę będą zawodnicy Jantaru. Czubak. Będzie groźnie pod bramką Fabloku. W ostatniej chwili Gerard Kapciak wybija piłkę sprzed linii bramkowej. Niewiele brakowało, a czwartą bramkę zdobyliby zawodnicy z Ustki. Jeszcze niecelne uderzenie, tym razem Michała Zborowskiego. Maciej Tomasz kilkanaście sekund temu naprawdę był bliski zdobycia czwartej bramki. W ostatniej chwili Gerard Kapcia wybił piłkę sprzed linii bramkowej i nie ma zmiany rezultatu. Teraz niebezpiecznie upadł na parkiet Jakub Żegleń w starciu z rywalem. Nie było przewinienia, było tam sporo przypadku, ale wszystko w porządku. Widzimy, że strzelec pierwszej bramki dla Fabloku jest gotowy do gry.
Za chwilę Fablok będzie wznawiać grę, chociaż sędzia pan Tomasz Frąk rzutem sędziowskim będzie kontynuować grę. Ładne zagranie, fair play kapitana drużyny Fabloku. Gerard Kapcia oddał piłkę rywalowi i Jantar konstruuje kolejną akcję. Strzelenie piłki troszeczkę niedokładnie, nie wiadomo czy próbował przyjąć czy uderzać od razu Maciej Tomasz. Piłka trafiła w sufit i już Fablok. Żegle nie doczekał się podania. Czubak. Do tyłu teraz Michał Zborowski wycofał piłkę. Żebrowski. Czubak. Ależ bliski zdobycia bramki kapitan Jantaruska. Świetna techniczna akcja tego zawodnika. Naprawdę kilku centymetrów zabrakło, aby cieszyć się z czwartej bramki. Czubak, teraz może będzie bramka. Czubak broni. Bramkarz, jeszcze Czubak. Jeszcze jedna obrona i gol! Na raty Karol Czubak pokonuje bramkarza Fabloku i mamy 4-1. Dwukrotnie udanie interweniował Wiktor Kaniaburka. Do 3 razy sztuka i 4-1 prowadzi Jantar Ustka. Pewnie zmierzając po drugi komplet punktów. Przypominam, że futsaliści Jantaru wczoraj pokonali Klirek Schorzów 5-2. I praktycznie, jeżeli nic tutaj nie zmieni się w tym spotkaniu, to futsaliści z nadmorza będą mogli świętować awans do ćwierćfinału, chociaż do końca spotkań grupowych pozostanie jeszcze jedna seria spotkań. Po tym meczu kolejny pojedynek w grupie drugiej. Solne Miasto Wieliczka zmierzy się z Klireksem Chorzów, a więc drużyna, która ma na swoim koncie 3 punkty. To są futsaliści z Wieliczki kontra chorzowianie. Klireks jak na razie bez zdobyczy punktowej, a my wracamy do spotkania Jantaru Ustka i Fabloku. Trener Adam Banach już zdecydował się na grę z lotnym bramkarzem. W roli lotnego bramkarza Wiktor Kaniaburka, czyli nominalny bramkarz. Strzał do pustej bramki i mamy kolejne trafienie. Świetnie zachował się Mateusz Żebrowski, który z własnej połowy trafił do pustej bramki i mamy prowadzenie 5-1. Jeszcze raz Czubak stoi przed szansą trafienia do pustej bramki w ostatniej chwili, uprzedzony przez kapitana Gerarda Kapcie. Bardzo szybko wykorzystali zawodnicy Jantaru fakt, że pozostawiona została pusta bramka. Teraz nerwowe zachowanie kapitana. Gerard Kapcia schodzi z boiska. Jeszcze jedno uderzenie, a ja tylko chciałem sprostować, że 5. bramkę dla Jantaru Ustka zdobył Bartłomiej Brzostowicz, a nie, jak podałem wcześniej, Michał Zborowski. Jeszcze raz Brzostowicz i mamy bramkę! Karol Czubak zupełnie z opuszczonymi głowami grają już futsaliści Fabloku. Nie mają żadnych argumentów na to, aby podnieść się z tej niekorzystnej dla siebie sytuacji. Wykorzystuje to Karol Czubak, który po raz trzeci w tym spotkaniu pokonuje bramkarza przeciwnika i jego zespół prowadzi już 6-1. Niezwykle trudna sytuacja Fabloku. Nie dość, że wczoraj przegrali pojedynek z Solnym Miastem Wieliczka, to dzisiaj nie są w stanie zagrozić rywalowi, choć jak przypominam, w pierwszej połowie to Fablok pierwszy wyszedł na prowadzenie, w drugiej minucie, jednak spokojna gra Jantaru, świetna skuteczność tej drużyny i pewne prowadzenie 6-1. Motyczko. Glistak, faulowany zdaniem sędziów zawodnik Fabloku.
Mamy drugie przewinienie Jantaru w tej części spotkania. Niedokładne zagranie, chociaż wyjaśnia całą sytuację Przemek Glistak. Knapik. Ofiarnie interweniował Sebastian Wasiuk. Motyczko. Dalej Motyczko przy piłce. Próbował przedrzeć się prawą stroną. Kacper Dawid do brata, ten jednak nie zdołał opanować piłki. Nadal czujnie w obronie futsaliści Jantaru. Bardzo blisko siebie na własnej połowie boiska. Żegleń traci piłkę. Dawid zaplątał się w dribbling, stracił futsalówkę. I już na połowie rywala Fablok. Będzie bramka. Powstrzymany w ostatniej chwili grający z siódemką Przemysław Glistak. Nie może zagrać z własnym bramkarzem obrońca Jantaru. Ale udało się wywalczyć tą piłkę. Żebrowski. Do Dawida, Żebrowski. Żebrowski, Dawid. Żebrowski nie doszedł do tego podania. Kolejna świetna akcja Jantaru. Zabrakło naprawdę niewiele, aby Żebrowski doszedł do podania Macieja Dawida i pewnie padłaby siódma bramka dla Jantaru Ustka. Dzierwa. Dzierwa zatrzymany przez Dawida. Kacper Dawid wybił piłkę na połowę Fabloku. Knapik. Dzierwa. I niedokładne, zbyt mocne zagranie grającego z numerem 15 Macieja Marka Starzyckiego. Nie zdołał opanować piłki strzelec jednej z bramek, Maciej Dawid. Ta opuszcza pole gry. I już ekipa Schrzanowa. Szeroko ustawione Motyczko, ale próba indywidualnej akcji Dzierwy. Motyczko zablokowany przez Borowskiego. Teraz Dawid. Dawid i broni bramkarz Fabloku Wiktor Kaniaburka. Do narożnika boiska z piłką podchodzi Mateusz Żebrowski. Dawid. Jeszcze jedna sytuacja. Bramka! Świetnie rozegrali ten stały fragment gry futsaliści Jantaru Ustka. Zagranie do Dawida. Ten przytrzymał futsalówkę i mocnym uderzeniem Sebastian Wasiuk zdobywa siódmą bramkę dla swojego zespołu. Naprawdę mogła się podobać ta akcja. Niepodzielnie panują na parkiecie futsaliści Jantaru Ustka, którzy prowadzą już 7-1. A do końca spotkania jeszcze sporo czasu. Jeszcze jedna akcja Dawida, ależ bliski zdobycia bramki Mateusz Żebrowski. Nie dość, że zawodnicy Jantaru prowadzą, to nadal dążą do zdobycia kolejnych bramek. Tak jak powiedziałem, chcą już sobie zapewnić awans do ćwierćfinału. Jutro rozegrane będą pojedynki ćwierćfinałowe oraz walka o medale, a ostatecznie o Mistrzostwo Polski w futsalu drużyn młodzieżowych do lat 18. Dzisiaj przypominam, prawdziwy maraton futsalu, 16 spotkań, a teraz indywidualna akcja, Żebrowski, Żebrowski, Dawid przepuścił piłkę, Wasiuk, bramka! Ręce same składają się do oklasków, kolejna świetna akcja Jantaru Ustka, Sebastian Wasiuk po raz drugi w tym spotkaniu pokonuje bramkarza Fabloku i jego drużyna prowadzi już 8-1. Do końca meczu ponad 5 minut, a wydaje się, że to nie koniec
popisów strzeleckich futsalistów Jantaru Ustka. Czubak. Teraz na zupełnym luzie grają piłkarze, futsaliści Jantaru Ustka. I pomimo, że zdecydowanie prowadzą, bardzo pewnie grają w obronie, nie podejmują ryzyka. Jeszcze jedna okazja wyjaśniona przez bramkarza. Teraz może Fablok będzie bliski zdobycia bramki. Jednak szybki powrót futsalistów Jantaru, zapobieg groźnej sytuacji bramkowej. Zborowski. Czubak zatrzymany przez Kaniaburkę. Teraz próba indywidualnej akcji Dzierwy. Dzierwa i spokojnie Wojciech Przychoda. Bramkarz ten w drugiej części spotkania nie miał wiele okazji, żeby pokazać swoją klasę, swoje umiejętności. Jego koledzy bardzo skoncentrowani grają w defensywie. Nie pozwalają Fablokowi na stwarzanie groźnych sytuacji bramkowych. Zborowski. Spokojnie Przychoda. Żebrowski. Ładne zagranie. Tomas. Czubak. Czubak tyłem do bramki. Próbował zagrać piętą. Zatrzymany przez przeciwnika, ale nadal to Jantar w posiadaniu piłki. Zborowski. Żebrowski. Przepraszam, Brzostowicz. Przychoda. Czubak głową, ale zbyt lekko. I Wiktor Kaniaburka. Blisko rywala Brzostowicz. Glistak niecelnie. Traci piłkę. Jeszcze Czubak. Zagranie. Będzie bramka. Tak jest. Karol Czubak otrzymał świetne podanie od Macieja Tomasa. I jest to czwarta bramka tego zawodnika w tym spotkaniu, a dziewiąta dla jego drużyny. Coraz bliżej dwucyfrowego zwycięstwa futsaliści Jantaru Ustka. Pewnie po dwóch minutach meczu nikt się nie spodziewał takiego rozstrzygnięcia. Wtedy to Fablok jeszcze prowadził 1-0, a teraz na kolanach, tak można powiedzieć, futsaliści z Chrzanowa. Żegleń, strzelec jedynej bramki. I spokojnie na rzut rożny piłkę wybija Wojciech Przychoda. Jeszcze raz Żegleń. Nie dotarła piłka do niego. Kacper Kołodziej wywalczył przed chwilą piłkę. Glistak, Glistak. Żegleń. Przejął piłkę jeden z zawodników Jantaru. Brzostowicz. Niecelnie do Czubaka. Będzie bramka. Broni spokojnie Wojciech Przychoda. Za mocno wypuścił piłkę zawodnik Fabloku. Teraz groźnie pod bramką Jantaru z kolei. Jeszcze Czubak. I broni w ostatniej chwili Wiktor Kaniaburka. Walczy do końca bramkarz Fabloku. Ale kolejny raz z wielką łatwością futsaliści z Ustki dochodzą do sytuacji bramkowej. Teraz będzie po grozie pod bramką i w ostatniej chwili Michał Zborowski wślizgiem wybija piłkę na rzut rożny. Zbyt słabe uderzenie Piotra Knapika. Co prawda mamy kolejny róg. Teraz bardzo mocne uderzenie w słupek. Kacper Kołodziejczyk niewiele brakowało, a zaskoczyłby bramkarza przeciwnika. Jeszcze raz Kołodziejczyk. Szeroko. Glistak. Traci piłkę. Kontra. Kontra jeszcze przy piłce zawodnicy Jantaru. Wydaje się, że Sebastian Wasiuk mógł podawać, ale zdecydował się na uderzenie. Piłka wyraźnie minęła słupek bramki Fabloku. Kołodziejczak do Żeglenia. Ten głową próbuje do swojego współpartnera. Czubak. Kapitan Jantaru.
Żebrowski. Jeszcze będzie bramka, broni Kania Burka. Kolejna okazja bramkowa Sebastiana Wasiuka. Na piłkę trzeba czeka Kacper Dawid. Okazało się, że to właśnie ten zawodnik wykonał stały fragment gry, troszeczkę niedokładnie, bo kontra i faulowany przed chwilą zawodnik drużyny Fabloku, a żółtą kartkę otrzymuje gracz z numerem 9, Kacper Dawid. Jest to trzecie przewinienie futsalistów z Ustki w tej części spotkania, ale do końca meczu już niespełna 90 sekund. Wiadomo, że nic tutaj nie zabierze zwycięstwa świetnie dysponowanym graczom Jantaru Ustka. Do końca pełna koncentracja. Podoba się to licznie zgromadzonym kibicom. Drużyna Jantaru, oprócz tego, że za wszelką cenę dąży do zdobycia kolejnych bramek, to robi wszystko, aby nie stracić gola. Jeszcze jedna akcja Jantaru. Z lewej strony boiska Wasiuk. Jeszcze Witek. Faulowany był teraz gracz Fabloku i będziemy mieli przedłużony rzut karny. Nie bardzo kwapią się nawet zawodnicy Fabloku do wykonania tego stałego fragmentu gry. Kacper Kołodziejczyk zdecydował się, że będzie wykonywał rzut karny, chociaż zmiana przekazuje piłkę bramkarzowi. Wiktor Kania Burka ustawił futsalówkę na 10 metrze. Zobaczymy, kto w pojedynku bramkarzy będzie górą. Wojciech Przychoda jak na razie tylko raz dał się pokonać rywalom. Spory rozbieg Kania Burka. I pewne uderzenie, mamy bramkę. Pokazał swoim kolegom z pola Wiktor Kania Burka, jak należy wykonywać takie stałe fragmenty gry. Pewnie mocnym strzałem pokonał swojego vis-a-vis bramkarza Jantaru Wojciecha Przychodę. Jeszcze jedna akcja Fabloku. Jeszcze jedna obrona Wojciecha Przychody i nie ma bramki. Niepotrzebna strata Dawida na własnej połowie boiska. Glistak. Żegleń. Ostatnie sekundy tego pojedynku. Mamy grat bramek. 11 już padło w spotkaniu grupy drugiej. Glistak. Traci piłkę, ale na chwilę, bo przyjmuje ją Kacper Kołodziejczyk. Jeszcze walczą o odzyskanie futsalówki gracze Jantaru. Udało się. Dawid. Kacper Dawid do brata. Jeszcze próba stworzenia sytuacji. Rzut rożny na 8 sekund przed zakończeniem spotkania. Zobaczymy, czy uda się zaskoczyć jeszcze defensywę Fabloku przez graczy Jantaru. Strata piłki, ale już nie zdążą oddać celnego strzału zawodnicy z Ustki, ale i tak pewnie zwyciężają 9-2. Popis gry graczy z nad morza, którzy kompletują drugie zwycięstwo, mają na swoim koncie 6 punktów i